Cytata z Bastiata. Co widać i czego nie widać? Na podstawie licznych zagadnień, jakie omówiłem, widać rzecz następującą. Jeżeli ktoś nie zna się na ekonomii, to daje się zwieść przez natychmiastowy efekt zjawiska. Jeżeli zaś ktoś się na niej zna, wówczas potrafi myśleć i przewidywać wszystkie skutki. Gdyby wszystkie konsekwencje jakiegoś działania dotykały jego sprawcy, uczylibyśmy się znacznie szybciej. Zdarza się, że nasze działanie nam przynosi dobre, widoczne skutki, a komuś innemu złe, niewidoczne, a to sprawia, że jeszcze trudniej nam je dostrzec. Musimy wówczas czekać, aż zareagują ci, którzy ponoszą owe złe konsekwencje naszego czynu. Czasem czekać trzeba bardzo długo, przez co opanowanie błędu trwa dłużej. Człowiek dokonuje czynu, który przynosi mu dobre konsekwencje równe dziesięć i złe konsekwencje równe piętnaście, które rozdzielane są na 30 innych ludzi w taki sposób, że na każdego z nich przypada tylko jedna druga. W sumie mamy stratę, więc koniecznie musi pojawić się reakcja. Jednak na reakcję będziemy czekać tym dłużej, im na większą ilość społeczeństwa rozłoży się zło, podczas gdy dobro będzie skoncentrowane w jednym punkcie. Wiele innych kwestii mógłbym poddać tutaj tej samej analizie, ale obawiam się monotonii, ciągle tej samej argumentacji. Kończę stosując do ekonomii politycznej to, co powiedział Shatterbra o historii. Dwa są rodzaje następstw historii: pierwsze bezpośrednie w określonej chwili, i drugie dalekie, zrazu niewidoczne. Te następstwa często są ze sobą sprzeczne. Jedne wynikają z naszego ułomnego rozumienia, inne z odwiecznej mądrości. Wydarzenie opatrznościowe przychodzi po ludzkim. Bóg stoi za nami. Zaprzeczajcie, ile wam się podoba wyrokom boskim, odrzucajcie je, kłóćcie się słowa, nazywajcie siłą rzeczy albo racją to, co zwykły człowiek nazywa opatrznością. Rozważajcie skutki faktów dokonanych, a zobaczycie, że zawsze przynoszą rzeczy przeciwne waszym przewidywaniom, jeżeli nie znalazły wpierw oparcia w moralności i sprawiedliwości.